Witam Państwa bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Na początek moja fotka. Mam prośbę o sygnał na czacie, czy jestem słyszany. I zaczniemy sobie dzisiaj mówić o tym, o czym już wcześniej wspomniałem, czyli o witaminach. Tak się zastanawiałem, czy zacząć tak zwyczajnie, jak zawsze, od witamin z grupy po kolei, jak to były odkrywane A, B, C i D, ale jak wczytywałem się w te wszystkie informacje i tak dalej, to powiem szczerze, postanowiłem zacząć tak nietypowo, od witaminy D. Może też dlatego, że moje imię zaczyna się od D, a może właśnie też dlatego, że tak naprawdę witamina D nie jest witaminą, jest hormonem. Ale o tym wszystkim ja nie będę mówił własnymi słowami. Uważam, że no są bardzo fajne opracowania w tej materii. Zresztą bardzo fajnie. Ja dzisiaj Państwu zacytuję informacje z dwóch różnych rzeczy. Jedno to jest bardzo takie mocne opracowanie na temat witaminy D w ostatnim Nexusie. I takie spojrzenie na temat tego, czym jest ta witamina, jak ona powstaje, jak to również zaniża się pewne normy, które się podaje do powszechnej informacji. I te wszystkie elementy będą tutaj zawarte. Także proponuję się bardzo mocno wsłuchać w to, bo witamina D no, jest nam niezbędna do życia. I tak naprawdę nasz organizm ją sam produkuje pod warunkiem, że sami się z niej nie ograbiamy, że sami sobie nie szkodzimy. Warto zastanowić się nad tymi wszystkimi spostrzeżeniami. Już nawet nie będę cytował dzisiaj tego, o czym mówił redaktor Nexusa w kontekście ostatnich artykułów, o których tutaj sobie wspominaliśmy, jeżeli chodzi również o Monsanto i pewne zabiegi, które są no niezbyt może nie tyle niezbyt, ale no nie wiem, no komu i na czym tutaj tak naprawdę zależy, żeby szkodzić tak naprawdę samemu sobie. Drodzy Państwo, przejdziemy w tym momencie do tego artykułu. Przez większość historii ludzkości negatywne skutki niedobory zimą promieniowania ultrafioletowego, czyli promieniowania UV, są u ludzi często przypisywane bogom lub złym duchom. W 1650 roku zaczęliśmy jednak dochodzić, co tak naprawdę się za tym kryje. Był to początek dochodzenia do wiedzy o świetle ultrafioletowym i witaminie D3. Rosnące tempo urbanizacji, tylko może tutaj przesunę. Rosnące tempo urbanizacji w XVII-wiecznej Anglii sprawiło, że spalanie ogromnych ilości węgla zaczęło blokować dopływ promieni słonecznych, co wywołało powszechny niedobór witaminy D u matek i ich noworodków, które trzymano głównie w zamkniętych pomieszczeniach. To doprowadziło do odkrycia przez brytyjskiego lekarza nowej choroby zwanej krzywicą, której następstwem były liczne deformacje układu kostnego u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 2 lat. Jednak kiedy mające ponad 2 lata dzieci zaczynały się bawić na zewnątrz, na powietrzu, ta choroba zwykle ustępowała. Mniej więcej w tym samym czasie inny lekarz opisał problemy z porodami niemowląt przez zdeformowane krzywicą miednice kobiet. Kilka lat później, w 1824 roku, niemiecki lekarz odkrył, że używany leczniczo od dłuższego czasu tran może być stosowany w leczeniu krzywicy. Niespełna wiek później, w roku 1906, angielski biochemik odkrył składniki dietetyczne w postaci witamin, które okazały się niezbędne do zapobiegania chorobom. Akurat, jak na zachodzie bywa, nasz polski naukowiec Funk został pominięty w tym artykule, ale to nie ma znaczenia, tak? Dla nas z punktu widzenia naszego zdrowia ma znaczenie to, czym jest w tym momencie ta witamina D i wszystkie inne. Ja tylko tak po drodze Państwu powiem, no tutaj któregoś dnia, jak wracałem do domu, jeżdżę sobie pociągiem, właśnie w tych pociągach czytam sporo i dzięki w sumie, no, można powiedzieć, prawie 2 godzinom spędzanym codziennie w pociągu,
Mogę spokojnie przeanalizować różny materiał, z którym później z Państwem się dzielę. Kiedyś taka mała dygresja, jak siedziałem w domu, miałem niby więcej czasu. Tego czasu mi zawsze brakowało właśnie na tą lekturę, na to, by pogłębiać swoją wiedzę. I teraz w tygodniu, jadąc pociągiem, uderzyła mnie jedna taka sytuacja. Cztery dziewczyny wracające prawdopodobnie gdzieś tam z pracy, młode dziewczyny, siedziały przez prawie godzinę i przez tą godzinę cały czas gadały o kosmetykach. No, powiem szczerze, no, brakowało mi słów, tak? Aż miałem się w pewnym momencie włączyć, ale sobie darowałem. Jedna z tych dziewczyn miała taką dosyć dużą opryszkę na twarzy, którą przykryła jakimś tam mazidłem. Deliberowała na temat tego, jak to trzeba w odpowiednim czasie spowodować, ażeby bąble nie wyszły do wierzchu, bo jak bąble wyjdą i zacznie się tam ten płyn surowiczny lać, no to wtedy jest i ból, i problem, i tak dalej, i tak dalej. Mała dygresja tak naprawdę. No, mówimy sobie w naszych programach od jakiegoś czasu właśnie o oczyszczaniu i no, kobiety mają taką tendencję, że dbają o to, jak wyglądają na zewnątrz, że dbają również o to, żeby w domach miały wysprzątane, wyczyszczone, wychuchane, wydmuchane, ale bardzo często zapominają, że tak naprawdę no, to, co jest na zewnątrz, jest wynikiem tego, co jest wewnątrz. I nie da się tak naprawdę posprzątać tego wszystkiego na zewnątrz, jeżeli nie zacznie się od sprzątania wewnątrz. Ja myślę cały czas o sprzątaniu wewnątrz swojego organizmu. I tutaj możemy mówić o takich subtelnych poziomach, ale już mówiąc tak naprawdę tylko i wyłącznie o naszym organizmie, to spojrzyjmy na nasze jelita. No nie ma przypadków, że no, ta dziewczyna nas nie zdaje sprawy z tego, że opryszczka przenosi się po całym organizmie, po błonach śluzowych, że za parę ładnych lat no to będzie miała tą opryszczkę wszędzie tak naprawdę. Zwłaszcza przy takim stylu odżywiania się i trybie, jaki na dzień dzisiejszy preferuje młodzież. I spowodowanie, żeby to się schowało do środka, to nie jest metoda. Tu trzeba by było zrobić wszystko, żeby podnieść odporność systemu immunologicznego, żeby posprzątać. Ja jeszcze raz wracam. No, mamy cudowną porę roku. Mamy mnóstwo owoców i warzyw. Ja też sobie zdaję sprawę z tego, że jeżeli ktoś no, nie odżywiał się w ten sposób na co dzień, to przestawienie się tak od razu w 100% na owoce i warzywa to jest rewolucja i tylko silne organizmy no to w stanie są, że tak powiem, podołać tego rodzaju zmianom drastycznym, ale stopniowo, coraz więcej z dnia na dzień wprowadzając takich produktów roślinnych można przestawić swój organizm na normalne funkcjonowanie, oczyścić go, tak, oczyścić jelita, wyrzucić te kamienie kałowe. Naprawdę tutaj nie trzeba jakiejś wielkiej filozofii. Ja dlatego tak bardzo rzadko mówię o tym, co i jak, bo no, polecam Państwu, żebyście obserwowali swoje organizmy, żebyście ślepo nie wierzyli. Ostatnio byłem też tak no, świadkiem rozmowy, gdzie w jednym z gabinetów, no, po badaniu, bo te badania są fajne, tak? Chociażby badanie na zasobność mikroelementów w organizmie poprzez analizę włosa, i w ramach recepty, że tak powiem, miała ta pani przepisane witaminę taką, witaminę taką, witaminę taką. No, było tych pudełeczek mnóstwo różnych i tak dalej. I co było jeszcze ciekawe, ale tego to proszę nie brać z tym, bo to wyklucza to. No, drodzy Państwo, jeżeli to by była naturalna postać, bo witaminy w roślinach występują, to co zawsze często powtarzam, w odpowiedniej postaci, czytaj postaci komórkowej, w odpowiednich proporcjach i w odpowiednim towarzystwie. I bardzo często występują razem i one razem działają synergicznie, się uzupełniają. Podawanie oddzielnie na przykład witamin z grupy B, bez witaminy C i tak dalej, jeżeli tutaj zachodzi no, takie zalecenie nawet ze strony przepisującej takiej osoby, no to już świadczy o tym, że to nie jest naturalna witamina, że to jest syntetyk. No nie tędy droga, bo dzisiaj też nikt się nie zastanawia tak do końca nad tym, bo dzisiaj mało się mówi o kompleksowym dożywieniu na poziomie komórkowym, mikroelementy, witaminy, ale mało kto się zastanawia, że tak naprawdę one powinny być właśnie synergicznie skomponowane, naturalne. Bo nie można wziąć tyle preparatów, ile jest różnych witamin.
Ale ja myślę, że ten cykl naszych rozmów o witaminach, no dzisiaj zaczynamy od D3, ale zakończymy sobie tym, co brać pod uwagę przy komponowaniu dla siebie, tak? Witamin, mikroelementów i na co zwracać uwagę. Ja wiem, że tak na co dzień nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy i informacji wychwycić. Ja też oczywiście pracuję tam na różnych preparatach, sam zasilam swój organizm, ale no warto mieć ten dystans. Tutaj nie chodzi o to, żebyście Państwo też przyjmowali ślepo to, co ja mówię, tylko żebyście mieli ten dystans do tego wszystkiego i patrzyli na swój własny organizm, bo nie ma dwóch jednakowych przypadków. Nie da się tak, że tak powiem, w czambuł tego samego przepisać wszystkim ludziom i wszystkim będzie to pasowało, tak? Tutaj naprawdę wiele czynników ma na to wpływ. Tak trochę się rozgadałem, ale to ma ogromne znaczenie i nie tylko kosmetyki i tapeta na zewnątrz, gdzie widać, że te młode dziewczyny po 20 parę lat, pryszcze na twarzy, cera do bani, no to jeżeli cera pod skórą ma jakieś zaskórniaki, ma jakieś wypryski i tak dalej, które jeszcze przykrywa dodatkowo fluidem, ten fluid praktycznie rzecz biorąc, jakby się pochyliła, to by spadł i rozbił się o ziemię. No żartuję oczywiście sobie, ale warto naprawdę zadbać o to, żeby od środka, no wtedy i cera inaczej wygląda, i ten organizm inaczej funkcjonuje. Ja z tą opryszką też tak gadam, bo ja sam miałem kiedyś problem z opryszką. Już od ładnych paru lat nie mam nawrotów. Ale opryszka wychodzi właśnie wtedy, kiedy jest osłabiony system immunologiczny, wtedy, kiedy z jakichś powodów albo jesteśmy przemęczeni, niedosypiamy, albo imprezowaliśmy. Teraz takie modne hasło ostatnio usłyszałem, byłem w szoku. Melanż. Byłam na melanżu. Nie wiedziałem, co to jest, ale już teraz wiem, także chyba nie muszę tłumaczyć. W każdym bądź razie, no, jak eksploatujemy swój organizm, to musimy jednak mu w zamian coś dać, tak? No bo wtedy on nam dłużej służy, no. I warto też się troszeczkę czasami utożsamić ze swoim ciałem, bo to jakby nie było świątynia, jak o nią nie zadbamy, no to później tak mamy, jak mamy, tak? Tapetowanie i malowanie z zewnątrz czegoś, co od środka jest spróchniałe, to jest krótkotrwały efekt. A już pomijam te elementy, że też od tego, jakie ciało, ja to zawsze mówię, że w rześkim, zdrowym ciele jest też jasny umysł. Jasny umysł to jest też inna świadomość, wiedza to tak naprawdę też jest, przekłada się na świadomość. Dlatego no wracamy do artykułu. Mniej więcej w tym samym czasie prowadzono badania w trochę innym kierunku, które zostały zainspirowane odkryciem tajemniczych promieni emitowanych przez opatentowany w roku 1901 wynalazek w postaci lampy wypełnionej parami rtęci. Ten nowy rodzaj światła dawał brzydką zielonkawą poświatę i zarazem silne promieniowanie ultrafioletowe. Na początku XX wieku angielscy naukowcy, a po nich amerykańscy, odkryli, że te tajemnicze promienie kierowane na szczury z krzywicą leczyły je z tej choroby. Ku swojemu zdziwieniu londyńscy naukowcy odkryli, że naświetlanie pustych szklanych słojów, w których zbierano na czas naświetlania szczury, także leczyło je z krzywicy. To wzbudziło ogromne zainteresowanie tymi leczniczymi promieniami wysyłanymi przez te lampy rtęciowe i wywołało gwałtowny rozwój nowej branży wytwarzającej cudowne lampy. Ja przypominam Państwu, że to był początek XX wieku, tak? Czyli po 1901, czyli jeszcze przed I, II wojną światową. Rzadko kto o tym pisze i warto się nad tym też zastanowić. Jeżeli spojrzy się na przyrządy rzekomych tak zwanych znachorów, których ludzie używali do leczenia w latach dwudziestych XX wieku, zobaczy się wśród nich wiele urządzeń emitujących promieniowanie UV. Zabawne jest to, że teraz, kiedy już to wiemy, okazuje się, że to wcale nie były urządzenia szarlatanów, ale przyrządy, które mogą mieć korzystny wpływ, podobny do przyjmowania witaminy D3 lub oleju z wątroby dorsza, czyli tranu. Te archaiczne urządzenia emitujące cudowne promienie wciąż są wystawiane na sprzedaż w serwisie eBay jako ciekawostki medycznych szarlatanów. Wyobraź sobie, że jesteś jednym z naukowców odkrywających te tajemnicze promienie UV, leczące szczury z krzywicy, nie tylko po naświetlaniu ich tymi promieniami, ale również wtedy, kiedy napromieniowane są jedynie ich puste słoje. To musi jawić się niczym magia. Ostatecznie doprowadziło to naukowców do wniosku, że te promienie nadawały w jakiś sposób powietrzu w słojach lecznicze własności. Aby zweryfikować to spostrzeżenie, usunięto powietrze ze słojów.
Zanim na powrót włożono do nich szczury. No i szczury ponownie dostały krzywicy. Przez kilka lat sądzono, że promieniowanie UV nadaje powietrzu leczniczy charakter, co doprowadziło naukowców do poglądu, że ta choroba bierze się z tak zwanego złego powietrza. Znacie Państwo też powiedzenie morowe powietrze, tak? Dlatego chorym na gruźlicę przepisywano terapię polegającą na siedzeniu w dużych drewnianych konstrukcjach zlokalizowanych na wiecznych zachodnich amerykańskich równinach z różnymi otworami umożliwiającymi obieg dobrego powietrza wokół nich. Co ciekawe, obecnie uważa się, że główną przyczyną gruźlicy jest niski poziom witaminy D3. Zobaczcie Państwo, jakie dziwne wnioski potrafią ludzie wyciągać, i to niby naukowcy. Wcale to tak nie było dawno, tak? Że to powietrze leczyło, a nie promieniowanie, które było z tych lamp. Dopiero po jakimś czasie okazało się, że asystent, który odpompował powietrze ze słojów szczurów, usunął z nich również stanowiące ściółkę trociny, bo nie sypały mu się na twarz. W późniejszym eksperymencie, w którym zachowano ściółkę podczas odsysania powietrza, ustalono, że napromieniowanie pustych szczurzych słojów światłem UV wraz z zawartymi w nich trocinami w charakterze ściółki i innymi pozostałościami, chodziło tutaj o szczurzy kał i tłuszcz, doprowadziło do uleczenia szczurów z krzywicy. To odkrycie zupełnie zaskoczyło naukowców. Zobaczcie Państwo, jak czasami drobiażdżek może wpłynąć na wynik, tak? Znaczy, coś by powiedział drobiażdżek. Oni myśleli, że to powietrze, tak? Ale promieniowanie, które naświetliło również znajdujące się elementy w tych słoikach ściółki, no powodowało, że ta witamina zostawała przywiązana do ściółki. W końcu udało im się ustalić, co się za tym kryło. Gdy ustalili szczurze słoje jeden na drugim, okazało się, że napromieniowane puste słoje zapobiegały krzywicy tylko u tych szczurów, które zamieszkiwały dolne słoje. To oznaczało, że tajemniczy leczniczy czynnik podlegał działaniu grawitacji. Ta część historii odkrycia witaminy D3, którą uważam wręcz za fascynującą, jest zwykle ignorowana. W roku 1922 naukowcy pracujący z psami trzymanymi w zamkniętym pomieszczeniu dysponowali już większą ilością informacji i w końcu odkryli, że składnik substancji zawartej w tranie może zapobiec krzywicy u psów hodowanych w zamkniętych pomieszczeniach. Nazwali go witaminą D, ponieważ do tej pory, do tego czasu odkryto już i nazwano witaminy A, B i C. Jednak prawdziwymi odkrywcami witaminy D2 byli stosunkowo nieznani naukowcy, którzy prowadzili eksperymenty ze szczurzymi słojami. Naukowcy prowadzący eksperymenty z psami odkryli, że olej z wątroby dorsza, mówimy tutaj cały czas o tranie, zawiera zwierzęcą formę witaminy D, witaminę D3, nieco inną od tej formy roślinnej, czyli witaminy D2, tej witaminy, którą odkryto w tym momencie przy eksperymentach ze szczurami. Podczas gdy doświadczenia z psami doprowadziły do wyizolowania witaminy D3, komercyjna witamina D z lat 1920 pochodzi z masowej produkcji formy roślinnej D2, którą pozyskiwano przez naświetlanie roślin światłem ultrafioletowym. W 1923 roku amerykański biochemik Henry Steinbock z Uniwersytetu Wisconsin wykazał, że naświetlenie promieniami UV zwiększa zawartość witaminy D w żywności i innych organicznych substancjach. To właśnie on odkrył, że karmienie gryzoni żywnością napromieniowaną światłem UV leczy je z krzywicy. Chociaż większość ówczesnych naukowców nie występowała o patenty na produkty powstałe w rezultacie badań uniwersyteckich, Steinbock złamał ten obyczaj i opatentował swoją technikę napromieniowania w celu zwiększenia zawartości witaminy D2 w produktach spożywczych, przede wszystkim w mleku. Potem scedował swój patent na Wisconsin Alumni Research Foundation, na fundację, tak? I przez wiele lat setki milionów płynęły do tej fundacji, zmieniając WARF w potęgę badawczą, wśród której wynalazków znajduje się nadal popularny, nazwany na część fundacji rozcieńczać krwi warfaryna. W końcu w roku 1943 jego patent został unieważniony przez Federalny Sąd Apelacyjny, który stwierdził, że proces Steinbecka to jedynie pomysł, a nie wynalazek i nie zasługuje on na opatentowanie bardziej niż pomysł wykorzystywania słońca do zwiększania poziomu witaminy D w trawie. To jest bardzo ważne.
bo tak naprawdę no, mówi o tym, co on opatentował, tak? Że to jest tylko odkrycie, że promieniowanie powoduje wytwarzanie witaminy D w roślinach. Okazuje się, że naświetlanie wielu substancji organicznych promieniami ultrafioletowymi powoduje wytworzenie witaminy D z wszechobecnego organicznego podłoża. Witamina D powstaje, gdy promieniami UV naświetla się nie tylko mleko, ale na przykład i grzyby. Pierwsza postać biologicznie czynnej witaminy D, postać roślinna, czyli witamina D2, została wyekstrahowana z napromieniowanych grzybów i nadano jej nazwę ergokalcyferol. Ergo od słowa ergot, które oznacza grzyby lub grzyba. Witamina D2 charakteryzuje się jednak aktywnością wynoszącą 1 do 16 lub 1 do 4 aktywności zwierzęcej witaminy D3, czyli cholekalcyferolu, który wyizolowano wiele lat po D2. Wniosek jest jeden, że tak naprawdę efektywniejsza w stosowaniu jest witamina D3 można powiedzieć, zwierząt, z tranu. Silne hormony. Aktywne formy witaminy D, witamina D3 i D2, w rzeczywistości nie są witaminami. Są bardzo silnymi hormonami. Ja jeszcze raz Państwu powtórzę, tak, bo nam się tak powszechnie się mówi. Zobaczcie Państwo, jak wiele jest dezinformacji, tak? Mówimy witamina D, witamina D. Często przepisuje się kobietom w ciąży różnego rodzaju substancje, które mają jakieś tam chemiczne związki, ale ona jest w sposób naturalny, też produkowana przez nasz organizm, a zaraz do tego dojdziemy. Czyli w rzeczywistości witaminy D2 i D3 są bardzo silnymi hormonami. Witamina D została błędnie zaliczona do witamin, gdy w latach 1920 ustalono omyłkowo, że pochodzi ona tylko z diety. Jednak witamina D3 może być produkowana u zwierząt przez światło UV padające na ich skórę lub futro. Światło UV katalizuje u nich przemianę postaci cholesterolu w witaminę D3. U ludzi zachodzi to u ludzi zachodzi to na lub w skórze. No to jest też ważne, tak? Ponieważ u zwierząt występuje ona w ich futrze, łykają one witaminę D3 w trakcie wylizywania się. I tak na przykład, drodzy Państwo, koty, które się wylizują, tak? No zlizują również witaminę D3. Witamina D3 jest hormonem, który dostarcza informacji DNA w każdej komórce ciała, nakazującej mu coś zrobić lub nie robić nic. Szacuje się, że kontroluje ona co najmniej 1000 różnych genów, włączając lub wyłączając je. Czyni to, dołączając do bardzo małych receptorów, tak zwane receptory witaminy D, w nawiasie to się nazywa VDR, które są dołączone do genów w naszym DNA. Niecierpliwi naukowcy, lubujący się w wymyślaniu nazw, pośpiesznie sklasyfikowali ten hormon jako witaminę D3, kiedy wykryto go w diecie. To błędne nazewnictwo utrzymuje się do dziś i zniekształca znaczenie tego ważnego dla życia hormonu. W witaminie D nie ma w rzeczy samej niczego dobrego ani złego. Oprócz wspomagania przyswajania wapnia, dostarcza ona informacji do DNA. Tak jak w przypadku większości hormonów, jest to przede wszystkim molekularna postać informacji. Jeśli jej nie otrzymamy, to na pewno umrzemy. I to też jest bardzo ważne. Jest to hormon, czyli molekularna postać informacji. Jeżeli go nie otrzymamy, to na pewno umrzemy. Dlaczego ważne? To za chwileczkę Państwo się dowiecie. Co to za niezbędne i ważne informacje, które witaminy D2 i D3 przekazują do DNA? Pewna hipoteza głosi, że ta witamina mówi naszemu DNA, że słońce po prostu świeci. Na razie to tyle, jeżeli chodzi o podstawy teorii przyczyn i leczenia większości ludzkich chorób. Wrócę do tego i omówię bardziej szczegółowo w dalszej części. Teraz mit o toksyczności witaminy D. Znacie Państwo takie hasło nadmiar witamin szkodzi. Ja już kiedyś mówiłem o tym, że to są takie pół ćwierć prawdy, którymi nas się karmi. Mówi się nadmiar witamin szkodzi, tylko nie dopowiada się do końca tej prawdy.
Nadmiar witamin syntetycznych szkodzi. Naturalnych nie, bo nasz organizm jest w stanie z tego, co naturalne, albo wyprodukować, syntetyzować tyle tej witaminy, ile potrzebuje. Resztę po prostu wydalamy. A jeżeli my tak wrzucamy w postaci różnych preparatów, w różnej postaci, syntetyczną postać różnych witamin, to nie dość, że to nie jesteśmy w stanie tego przyswoić, dochodzi do tak zwanej interakcji między tymi związkami chemicznymi. Wyniki tych interakcji są nieprzewidywalne, bo nikt na świecie nie robił badań, jeżeli byśmy połączyli trzy różne związki. Przy dwóch różnych związkach są jakieś tam nieliczne badania, które mówią, jakie mogą zajść reakcje, jakie mogą powstać związki chemiczne, ale przy trzech, czterech różnego rodzaju związkach nie ma takiej opcji, żebyśmy byli w stanie to przewidzieć, tym bardziej, że w środowisku naszego organizmu tych substancji jeszcze rodzimych jest dużo więcej. Dlatego tak ważne znaczenie ma również nasze podejście do rzeczywistości, tak? Bo dobrze, jako wrócę z jednym hasłem. Fizyka kwantowa mówi o tym, że obserwator na poziomie kwantowym wpływa na wynik obserwowanego zjawiska. Dlatego tak ogromne znaczenie ma nasza świadomość. I nie bazujcie Państwo na tym, że ktoś, co Wam coś daje, to on zbadał te wszystkie elementy. Musicie zwracać ogromnie uwagę na Wasze organizmy, na to, jak one reagują. I przede wszystkim również na to, czego Wy chcecie w życiu sami osiągnąć poprzez stosowanie takiej czy innej metody. Wróćmy jednak do dziwnej historii witaminy D. W szczególności do dążenia wielkiej farmy. To znaczy przemysłu farmaceutycznego i FDA. Ja będę używał tego skrótu, bo już Państwo powinniście wiedzieć, FDA jest to Food and Drug Administration, czyli Urząd do Spraw Żywności i Leków w Stanach. A w szczególności do dążenia Wielkiej Farmy i FDA do zakazania stosowania witaminy D, tak? Po odkryciu sposobu łatwego i taniego wytwarzania dużych ilości witaminy D2 przez naświetlanie materii organicznej światłem UV, mieszkańcy USA zaczęli pod koniec lat 1920 przyjmować ją masowo. Witaminą D wzmacniano dziesiątki pokarmów, w tym hot dogi i piwo, poprzez ich napromieniowanie. Artykuły w gazetach rozpisywały się o cudzie w postaci słońca w pigułce, reklamując jej liczne korzyści dla zdrowia. Według relacji jednego z naukowców, przeciętny człowiek w późnych latach 1920 roku i wczesnych 1930 spożywał około 20 mg witaminy D2 dziennie i wkrótce szpitale zaczęły pustoszeć. Coraz mniej ludzi chorowało. Szpitale, lekarze i firmy farmaceutyczne były o krok od bankructwa. Drodzy Państwo, i właśnie z tego powodu postanowiłem dzisiaj dać Wam informację na temat witaminy D3, w ogóle witaminy D. Ja, żeby to nie było gołosłowne, coś mi tu przeskoczyło, żeby to nie było gołosłowne, Państwu powiększę ten kawałek. A nie wiem, na ile to będzie dobrze widoczne. Ale to jest ważne, bardzo, uważam, że bardzo, bardzo ważne, tak? Według relacji jednego z naukowców, przeciętny człowiek w późnych latach 1920 i 1930 spożywał 20 mg witaminy D2 dziennie i wkrótce szpitale zaczęły pustoszeć. Coraz mniej ludzi chorowało, szpitale, lekarze i firmy farmaceutyczne były o krok od bankructwa. Niech to sobie tam zostanie ewentualnie w tle, a my lecimy dalej. Mniej więcej w tym czasie różni badacze prowadzili badania na psach ze znacznie większymi dawkami niż ludzki odpowiednik 20 mg dziennie. Wyniki niektórych z nich sugerują, że przy dawkach większych niż 20 mg na dzień obserwowano wystąpienie toksyczności. Jak się jednak później okazało, ta toksyczność była powodowana głównie poprzez zanieczyszczenia powstałe w procesie wytwarzania witaminy. Udoskonalone później metody produkcji dawały praktycznie nietoksyczną witaminę D2.
Jak w przypadku spożycia przesadnej ilości prawie każdej substancji, przyjmowanie dużo większych dawek niż 20 mg może być niebezpieczne, w związku z czym eksperymentując z nimi należy zachować ostrożność. Ta ostatnia informacja jest akurat podana w nawiasie. Ja twierdzę, że tak naprawdę nie da się przedawkować naturalnej witaminy. W tym momencie i tego hormonu, który jest w sposób naturalny produkowany przez nasz organizm, bo nasz organizm ma też naturalne procesy, naturalne metody do ograniczania, tak? Jeżeli czegoś jest za dużo, po prostu tego nie przyswaja. Oczywiście osoby, które, będziemy też mówili za chwileczkę też o słońcu, osoby, które nadużywają promieni słonecznych, no mogą po prostu sobie spalić skórę, ale na przykład no, organizm produkuje własne mechanizmy obronne i ma na to czas po prostu. W każdym bądź razie, tak więc, jedna z wersji wydarzeń mówi, że niektórzy ludzie związani z przemysłem farmaceutyczno-medycznym uczepili się koncepcji mówiącej o toksyczności witaminy D. I właśnie wprowadzili to powiedzenie, że także powyżej 20 mg ona może być toksyczna, aby wymusić zakaz jej stosowania. Po co? Ich pierwszym krokiem była zmiana jednostki pomiaru witaminy D2 z miligramów na tak zwane jednostki międzynarodowe JM. To też bardzo często chodzi o to, żeby zaciemnić obraz, żeby no, ludzie nie wiedzieli, jak do tego tematu podejść, jak go ugryźć, których używamy obecnie. I nagle 20 mg stało się 1 milionem JM, co rzeczywiście brzmi o wiele groźniej. Ponadto przeprowadzono badanie, w którym 7 studentów medycyny namówiono do przyjmowania dawki witaminy D mogącej zabić konia, co sprawiło, że bardzo się rozchorowali, po czym odzyskali zdrowie, jednakże eksperyment przerwano. I o to chodziło. W rezultacie władze medyczne wywarły nacisk na producentów i sprzedawców witaminy D, aby wycofali ją z rynku. Zgodnie z zasadą, że no, co za dużo, to niezdrowo, tak? Trucizna w małych ilościach może być lekarstwem, a lekarstwo, nawet pokarm w zbyt dużych ilościach może stać się trucizną. Zgodnie z oczekiwaniami doszło do powszechnego oburzenia i w roku 1928 rząd USA zlecił Uniwersytetowi Illinois w Chicago przeprowadzenie kompleksowych badań toksyczności witaminy D. Badanie trwało 9 lat. Wzięły w nim udział setki lekarzy, 773 osoby i 63 psy. Jego końcowym rezultatem jest coś, co jest nazwane raportem Stecka. Niektórzy go nazywają w ten właśnie sposób, raport Stecka, Streka. Ja przepraszam za mój angielski, ale po prostu nie znam tego języka i tyle. Stecka. Aha, bo tutaj mówią albo Stecka, raport Stecka, albo Streka. Niektórzy tego raportu, autorzy tego raportu twierdzą, że dawki do 20 000 JM na kilogram masy ciała dziennie lub 1 000 000 JM dla typowej kobiety o wadze 50 kg były bezpiecznie tolerowane przez organizm psów w czasie o nieokreślonej długości, nawet przy przyjmowaniu trwającym przez wiele lat. Autorzy raportu przypisują wcześniejsze przypadki toksyczności i nieprawidłowej technologii produkcji i stwierdzają, że nowy proces Wittera eliminuje toksyczność witaminy D. Wśród ludzi, którzy otrzymywali dawki do 200 000 JM dziennie przez 7 dni przez okres do 5 lat, nie było zgonów. Jeden z autorów raportu przyjmował 3 miliony JM dziennie przez 15 dni bez objawów jakichkolwiek zakłóceń w organizmie. Czyli to było 3 razy więcej, aniżeli te 20 mg dziennie na początku XX wieku, o którym się mówiło. Czyli jakieś 60 mg dziennie przyjmował tegoż hormonu. Ostatecznie stwierdzono, że zatrucia witaminą D przy przyjmowaniu znacznie większych jej dawek w krótkich okresach czasu nie powodowało żadnych rozpoznawalnych trwałych uszkodzeń. Ten wniosek przerzucił ciężar dowodu na tych, którzy upierali się przy szkodliwości terapii wykorzystującej wysokie dawki witaminy D. Należy pamiętać, że w tamtym czasie używano witaminy D2, która ma zaledwie 1,16 do 1,4 aktywności witaminy D3. Tłumacząc to na bezpieczny zakres D3. Można powiedzieć, że osoba o wadze 50
kilogramów może bezpiecznie spożywać gdzieś pomiędzy 50 tysięcy a 250 tysięcy JM witaminy D3 dziennie. Ja sugerowałbym, by osoba o wadze 50 kg nie przekraczała dawki 50 tysięcy JM dziennie do czasu wykonania badania krwi. Należy także brać dodatkowo odpowiednią ilość witaminy K2, która w moim przypadku wynosiła 1000 mikrogramów na każde 10 tysięcy JM witaminy D3, kiedy eksperymentowałem na sobie samym. No i to jest to, co ja Państwu wcześniej mówiłem, tak, że teraz jak zaczniemy wchodzić w takie analizowanie, która witamina z którą, czyli chodzi o te dobre towarzystwo, no dzisiaj naukowcy dopiero odkrywają pewne rzeczy, tak, że te witaminy działają, czy tam hormony wespół, zespół razem ze sobą, a my sami po prostu odgadujemy to, co i tak już jest ukryte w naturze. Dlatego przyjmowanie roślin, w których to już jest. Ja dzisiaj Państwu też podam mniej więcej, w których roślinach ile, jakiej witaminy jest. A poza tym, to nie tylko ta witamina w tej roślinie występuje, w niej również występują inne. Dlatego w tym momencie nie musimy się kłopotać o to, czy przypadkiem wzięliśmy jeszcze K, czy nie wzięliśmy K, a może jeszcze do tego potrzebne jest AB, a może C. A tak naprawdę wszystkich potrzebujemy. Kilka kolejnych badań przeprowadzonych w latach 1930 i 40 wykazało, że duże dawki witaminy D2 były dość skuteczne w leczeniu artrytyzmu. Amerykańskie Stowarzyszenie Medyczne, podobnie jak przemysł farmaceutyczny, zignorowało wyniki tych badań oraz raport Steka i nadal utrzymuje, że witamina D w dawkach powyżej 400 jm dziennie może być toksyczna. Ale zobaczcie Państwo stwierdzenie może. To jest taki też tak trochę wybieg. Niektórzy używają takich słów jak prawdopodobnie, może. Ludzie nie zwracają uwagi na te takie dookreślniki, zwracając bardziej uwagę na słowa, które po nich padają. W rezultacie lekarze i przemysł farmaceutyczny od lat 30. zalecają właśnie taką ilość witaminy D, która według nich wystarczy do uruchomienia, uchronienia nas przed krzywicą i zmiękczeniem naszych kości. Ale dla większości obserwatorów z zewnątrz takie zachowanie firm farmaceutycznych, lekarzy i naukowców, którzy z rozmysłem deklarują jako toksyczne coś, co było bardzo obiecujące w leczeniu chorób, aby utrzymywać ludzi w chorobie i zarabiać na tym pieniądze, jest wysoce nieetyczne. Ja powtórzę to, bo to jest bardzo ważne, żebyście Państwo sobie no, jednak to przeanalizowali. Dla większości obserwatorów z zewnątrz takie zachowanie firm farmaceutycznych, lekarzy i naukowców, którzy z rozmysłem deklarują jako toksyczne coś, co było bardzo obiecujące w leczeniu chorób, aby utrzymywać ludzi w chorobie i zarabiać na tym pieniądze, jest wysoce nieetyczne. Jest przecież przysięga opracowana przez ojca medycyny, Hipokratesa, którą podobno każdy świeżo upieczony lekarz wygłasza. Jest to 98% w USA i tylko 50% w Wielkiej Brytanii lekarzy taką przysięgę składa. Zawiera ona przyrzeczenie: będę stosował zabiegi lecznicze wedle mych możliwości i zdolności ku pożytkowi chorych, broniąc ich od uszczerbku i krzywdy. Uważam, że świadome nazywanie leczniczej substancji toksyczną stanowi złamanie tej przysięgi. Tak naprawdę nie możemy w tym momencie obwiniać wszystkich lekarzy o to, bo bardzo często no, ci, którzy nie mają do wystarczającej wiedzy, no, posługując się tą, którą zdobyli na uczelniach, no, nie łamią tego, bo po prostu są nieświadomi tego. Dobrze Państwo wiecie, że nie wszyscy mają czas na to, żeby się uczyć. A programy nauczania na wyższych uczelniach medycznych są układane przez koncerny farmaceutyczne, które posiadają ogromne środki na to, by lobbować, na to, by no, wpływać na decyzje. Tutaj tak naprawdę chodzi o etykę tych, którzy podejmują te decyzje. Ja osobiście mogę tylko powiedzieć od siebie, że współczuję tym osobom. Może to wszystko brzmi niedorzecznie, jakby to był potężny spisek zła. Należy pamiętać, że to było w latach 1930 i że w roku 1932 rząd Stanów Zjednoczonych wraz z jego Departamentem Zdrowia, lekarzami, naukowcami i badaczami przeprowadził głośne badania
Studium Kiły w Tuskegee, no nie wiem, jakieś miasto. Objęto nim wywodzących się ze wsi czarnych mężczyzn z kiłą, którym powiedziano, że otrzymają bezpłatną opiekę lekarską. Prawdziwym celem tego badania było jednak obserwowanie, co się dzieje z ludźmi z nieleczoną kiłą. Badanie trwało przez 40 lat, aż do roku 1972. W tym czasie nikt nie wszczął alarmu, nawet wtedy, gdy po 1945 roku wszyscy ci mężczyźni mogli być wyleczeni za pomocą penicyliny po rozpoczęciu jej masowej produkcji. Rząd USA wmawiał uczestnikom badań, że otrzymują lek, podczas gdy w rzeczywistości było to tylko placebo. Podobną moralność nauki, wielkiej farmy i rządu USA możemy zaobserwować w odniesieniu do witaminy D. Tak więc naukowcy i firmy farmaceutyczne mówili nam w latach 30., że każda ilość witaminy D ponad 400 jm może być toksyczna. W tym samym czasie przemysł farmaceutyczny stworzył trzy nowe leki cud: Dalsol, Daltalin i Drizdol, do stosowania w leczeniu raka i innych chorób. Każdy z nich był niczym więcej jak pigułkami zawierającymi 50 tysięcy jm witaminy D2 i wypełniacz. Kryzys lat 30. dotknął również firmy farmaceutyczne i jak one same przyznały, te nowe leki, które naprawdę działały, uratowały je, co nie przeszkadzało im nadal wmawiać ludziom, że każda ilość witaminy D ponad 400 jm jest toksyczna. Czy widzicie Państwo tą przewrotność, wręcz szatańską przewrotność? No ale tak to wygląda i dlatego warto przełożyć to, o czym tutaj mówimy dzisiaj, na inne dziedziny życia i zastanowić się, czy przypadkiem dziedzina nie jest inna, ale metody działania identyczne. Dane mówiące, że więcej niż 400 jm jest niebezpieczne, jest szczególnie śmieszne w świetle faktu, że całe ciało, opalając się przez zaledwie 30 minut na słońcu, uzyskuje od 10 tysięcy do 20 tysięcy jm witaminy D3 na skórze. Pozwolicie Państwo, że tego nie będę komentował. Przechwycenie władzy przez organy służby zdrowia i wielkiej farmy. Po unieważnieniu w 1943 roku patentu na witaminę D, firmy farmaceutyczne pragnęły z powrotem odzyskać nad nią kontrolę. Kampania rozpoczęła się w Nowym Jorku w 1944 roku, kiedy prokurator generalny stanu Nowy Jork, Nathaniel Goldstein, orzekł, że witaminy są lekami i mogą być sprzedawane wyłącznie przez farmaceutów i uprawnione apteki. To orzeczenie zostało szybko zakwestionowane przez sąd i unieważnione, lecz wielka farma nie zamierzała łatwo złożyć broni. Drodzy Państwo, zobaczcie, w 1944 roku już zaczęto ludziom wmawiać, że to my mamy monopol na to, jak i co zrobić, żebyście wy byli zdrowi. A de facto robią zupełnie coś odwrotnego. W roku 1952 FDA próbował zakazać wprowadzania nowych składników do żywności i towarów konsumpcyjnych bez jego zezwolenia. To przechwycenie władzy zostało odrzucone przez sądy. W roku 1957 FDA zaczął karać sprzedawców środków na niedożywienie, w nawiasie tak witamin, i zaczął używać terminu szarlatan. W roku 1960 FDA próbował ograniczyć ilość kwasu foliowego, jest to organiczny związek chemiczny z grupy witamin B, w witaminach do 0,4 mg, co okazało się później zbyt małą ilością i kobietom w ciąży zaczęto zalecać wyższe dawki, aby zapobiegać wadom cewy nerwowej u noworodków. W 1966 FDA ponownie starał się ograniczyć dostęp przemysłu spożywczego do witamin, proponując nowe kontrole dotyczące wzmocnienia witaminy D. W roku 1973 FDA zakazał sprzedaży większości dawek witaminy A i tabletek witaminy D. Ten zakaz kwestionował później laureat Nagrody Nobla, chemik dr Linus Pauling, występujący w roli doradcy sądu w sprawie wytyczonej przeciwko FDA. W 1974 roku Kongres USA ograniczył uprawnienia FDA i zmusił go do uznania witamin za żywność, a nie za leki. Czyli, drodzy Państwo, od 1976 roku witaminy są żywnością, a nie lekami.
wbrew temu, co by chcieli zrobić urzędnicy, tak? I poddać kontroli tak naprawdę. I de facto do tej pory to wszystko się dzieje. Poprzez różnego rodzaju urzędy. Nie patrzcie na to, jak urząd się nazywa, tylko popatrzcie na to, co robią. W roku 76 kongres uchwalił ustawę blokującą dążenia FDA i przemysłu farmaceutycznego do wprowadzenia zakazu sprzedaży witamin w dużych dawkach. W 77 roku FDA odstąpił od planów wprowadzenia sprzedaży witamin w dużych dawkach tylko i wyłącznie na receptę lekarza. W roku 79 FDA podjął ponownie próbę wprowadzenia sprzedaży wyłącznie na receptę witamin klasyfikowanych dotychczas jako leki sprzedawane bez recepty. Kolejny, pierwszy mały krok ku późniejszym zakazom. W 1992 roku FDA wspólnie z teksańskimi inspektorami zdrowia najechali sklepy sprzedawców witamin i zdrowej żywności. Drodzy Państwo, to było niedawno, w 1992 roku. Najechali sklepy sprzedawców witamin i zdrowej żywności w całym stanie, zarekwirowano ich zapasy, a sprzedawców wsadzono do więzienia, oskarżając ich o głoszenie fałszywych twierdzeń dotyczących zdrowotności witamin. W roku 1993 FDA ponownie planowało wprowadzić reglamentację witamin i wszelkich twierdzeń o ich zdrowotności. W roku 1994 Amerykanie mieli dość i zmusili Kongres USA do uchwalenia ustawy o suplementach diety, zdrowiu i kształceniu, która stanowi o wolności w kwestii zdrowia. Jest to ustawa DSHEA. Ustawa ta definiuje suplementy jako żywność i ustanawia, że FDA ma udowodnić, iż suplement stanowi ryzyko dla zdrowia, a nie, że ma to zrobić producent, że jest on nieszkodliwy, odwracając ciężar dowodu, który obowiązuje w stosunku do leków. Nie wiem, czy Państwo wiecie, o co tutaj chodzi. Ja jeszcze raz to przeczytam troszeczkę inaczej. Ustawa ta definiuje suplementy jako żywność i ustanawia, że to właśnie FDA ma udowodnić, iż suplement stanowi ryzyko dla zdrowia, a nie producent. Nie producent ma to udowadniać, czy sprzedawca, że jest on nieszkodliwy, odwracając tym samym ciężar dowodu, który obowiązuje w stosunku do leków. Mimo to urzędnicy nie zrezygnowali. W roku 2011 kilku skorumpowanych polityków próbowało kuchennymi drzwiami odzyskać kontrolę nad witaminami i suplementami na rzecz FDA, wprowadzając je do ustawy w roku 2011 regulującej oznakowanie suplementów diety. Mieli nadzieję, że ta ustawa obali zasady prawa z roku 1994 ujęte w ustawie DSHEA, która otworzyła konsumentom szeroki dostęp do suplementów diety. Chcieli przekształcić to w kosztowny proces zatwierdzania. W efekcie to nowe prawo proponowało przeklasyfikowanie wielu substancji odżywczych znajdujących się obecnie na rynku na nowe składniki diety wymagające homologacji FDA. Na szczęście dla mieszkańców USA ta niedawna próba przechwycenia władzy tylnymi drzwiami również zawiodła. Ale nie łudźmy się. Skorumpowani politycy państwa opiekuńczego, siedzący w kieszeni wielkiej farmy, wcześniej lub później ponowią próbę. Bądźmy więc przygotowani. I tak dochodzimy do komisji kodeksu alimentarius, która próbowała przechwycić władzę i nadal próbuje. Ta komisja jest ramieniem Organizacji do Spraw Żywienia i Rolnictwa, czyli FAO, i Światowej Organizacji Zdrowia, czyli WHO, ONZ, której celem jest ustanowienie międzynarodowych norm w celu regulacji rosnącego światowego przemysłu spożywczego oraz ochrony zdrowia konsumentów. Slogany są piękne, a rzeczywistość trochę inna. Także, drodzy Państwo, naprawdę warto się zastanowić nad tymi rzeczami wszystkimi. Podjąć własne decyzje. Ja dlatego często właśnie mówię o tym, żebyście korzystali z naturalnych witamin. Często te pochodzenie tych naturalnych witamin, no, też jest niewiadome. Dlatego zalecam, abyście hodowali własne rośliny. Niemcy próbowały manipulować Komitetem Kodeksu do spraw Żywienia i Żywności,
do dietetycznych zastosowań. W interesie niemieckiego przemysłu farmaceutycznego poprzez podniesienie standardów regulacyjnych, którym sprostać mogły jedynie duże firmy farmaceutyczne, takie jak Bayer, Boehringer Ingelheim, Evonik, Fresenius, Merck i Sandoz. No, to są nazwy firm, może ja za chwileczkę przerzucę Państwu, żebyście sobie mogli ewentualnie szczytać nazwy firm. No, ale widzę, że tu mini ostro wyszło, ale dobra. Nie, nie będzie tego widać za bardzo. W każdym bądź razie... Zaproponowany przez komitet projekt wytycznych w sprawie suplementów diety wzywa do następujących działań. Żaden suplement diety nie może być sprzedawany do profilaktycznych, w nawiasie zapobiegawczych lub terapeutycznych zastosowań, w nawiasie żegnaj witamino D. Następny punkt. Żaden suplement diety sprzedawany jako żywność nie może przekroczyć dawek ustalonych przez komisję, w nawiasie znowuż żegnaj wysokie dawki witaminy D. Trzeci punkt. Standardy kodeksu w odniesieniu do suplementów diety stają się wiążące. W nawiasie, rząd wygrywa, my, ludzie, obywatele, tracimy. Kolejny punkt. Wszystkie nowe suplementy będą automatycznie zakazane, chyba że spełnią normy kodeksu. W nawiasie, co wymaga przejścia przez bardzo kosztowny proces zatwierdzania, podobnie jak w przypadku leków. Czy mamy się na to zgodzić? Kim im się wydaje, że są? Jeżeli Stany Zjednoczone przystąpią do kodeksu, FDA będzie mógł zamknąć sklepy ze zdrową żywnością i zakazać wolnej sprzedaży witamin. Można będzie kupić je tylko na receptę w licencjonowanych aptekach. Aby zobaczyć, co może przynieść przyszłość, jeżeli chodzi o sprzedaż witamin i suplementów na całym świecie w ramach kodeksu, wystarczy udać się do Niemiec i spróbować tam zakupów. Brak wszelkich konkurencyjnych marek umieszczonych na dostępnych półkach. Można jedynie uzyskać drogie, niskie dawki witamin w specjalnych, sterylnych sklepach nazywanych aptekarniami, które są obsadzone przez farmaceutów w czystych, białych kitlach. Nie można dotykać bardzo drogich witamin, które są trzymane bezpiecznie za kontuarem. Farmaceuta przynosi je kupującemu, zadaje wiele pytań i żąda okazania ważnej recepty. W Niemczech istnieje tzw. czerwona lista obejmująca wykazy, pełne wykazy firm międzynarodowych, firm farmaceutycznych, które produkują opatentowane analogi bardzo drogich suplementów sprzedawanych bez recepty i jako leki na recepty. Dzięki temu można zobaczyć, które firmy manipulują przy kodeksie. Drodzy Państwo, zastanówcie się nad tym, bo tak naprawdę ci, którzy zajmują się suplementami od tej strony takiej aktywnej, współpracują z różnymi firmami w różnych systemach, oni znają te mechanizmy, ale to tak naprawdę przekłada się również na Was. I czy będziecie czekali na to, że później będziecie płacili ogromne pieniądze za coś, czego dzisiaj nie doceniacie? Ja wiem, że 90 parę procent ludzi nie ceni tego, co ma za darmo. Dlatego zachęcam, żebyście się dzielili informacjami, bo tak naprawdę te programy są za darmo. Ktoś mi teraz ostatnio opowiedział, ale to tak przy okazji, bo to nie jest rozmowa na program, że po prostu powinienem zacząć brać pieniądze, bo może wtedy zaczną ludzie doceniać te informacje, które do nich przekazuję. Bo jak dostają za darmo, nie cenią. No coś w tym jest i chyba ten mechanizm wykorzystuje i wielka farma, i przemysł. A druga rzecz, że tak naprawdę to jest trochę przykre, powiem szczerze, że ludzie nie cenią własnego zdrowia. A zabiegają za czymś, zabiegają o coś, co tak naprawdę nie ma wartości, tylko ona jest iluzoryczna, bardzo sztuczna. No ale cóż... Moja własna historia związaną z witaminą D. Tutaj jest to historia autora tego artykułu. Teraz, kiedy już zapoznaliśmy się z historią witaminy D, pozwolę sobie przedstawić szczegóły mojej własnej historii. Nigdy nie byłem kimś, kto łatwo akceptuje lub nawet rozważa możliwość prawdziwości teorii spiskowych. W rzeczywistości przez całe moje życie było dokładnie odwrotnie. Miałem bardzo lekceważący stosunek do tak zwanych teorii spiskowych. Ostatnio zacząłem jednak zastanawiać się nad pewną sprawą, która wygląda na spisek. Ten spisek obejmuje lekarzy, którzy udzielają nam wręcz kryminalnych porad. Ograniczcie przebywanie na słońcu. Używajcie kremu do opalania.
Nie jedzcie zbyt dużo witaminy D, ponieważ jest to niebezpieczne. Od lat 80., kiedy lekarze zaczęli namawiać nas do unikania słońca i używania filtrów przeciwsłonecznych, poziom otyłości, autyzmu, astmy i innych chorób wzrósł wręcz wybuchowo. Pierwsza dama Stanów Zjednoczonych, Michelle Obama, próbuje walczyć z otyłością u dzieci, zachęcając je do jedzenia lepszych pokarmów i wykonywania ćwiczeń. Ale co z tego, jeżeli przyczyną ich problemów jest co innego? Brak witaminy D3 ze względu na unikanie słońca. Jako dziecko miałem problemy ze zdrowiem, takie jak astma, nadpobudliwość psychoruchowa i twardzina skóry. Po ukończeniu 28 lat stałem się skupiskiem urazów i problemów, których lekarze nie mogli łatwo uleczyć, takich jak grzybica paznokci stóp, podskórna torbiel twarzy, klikanie biodra, ostroga kości w łokciu, torbiel galaretowata, pochewki ścięgna na nadgarstku i artretyczne trzaskanie w barku i w plecach. Po wielu latach prowadzenia niezależnych badań na temat schorzenia i chorób, jakieś 8 lat temu natknąłem się na artykuł, który sugerował, że 80% ludzi cierpi na bóle, ma niedobór witaminy D3. Kiedy tylko to przeczytałem, zacząłem brać 4000 JM dziennie witaminy D3, 10 razy większą dawkę od zalecanej. Od tej zalecanej przez urzędy, od tej, która jest w preparatach, które się sprzedaje jako norma, tak? Bo tylko normę wam wolno brać, ale jeżeli bierzesz tylko normę, to i tak masz niedomór i będziesz chorował. I tak przyjdziesz do nas my wyściągniemy z ciebie kasę. Ja wracam do tego, co kiedyś powiedziałem o takim fajnym powiedzeniu chińskim, złotej kaczki się nie zabija. Złotą kaczkę trzyma się przy życiu tak długo, póki można z niej wyrywać złote piórka. Nie bał się, podjął, można powiedzieć, to ryzyko, tak? No bo skoro zewsząd słyszy, że nie wolno i tak dalej, bo naukowcy, którzy w naszym imieniu za nasze pieniądze się kształcą, dla naszego dobra opracowali normy, a on zaczął brać 10 razy więcej. I w ciągu miesiąca prawie wszystkie moje artretyczne problemy ustąpiły. Jednak klikanie biodra, grzybica paznokci, torbier, tak zwana ganglion i podskórne cysty uparcie się utrzymywały. Olśnienie nastąpiło jakieś 6 lat temu. Mój ojciec, który latami brał 2000 JM witaminy D3 dziennie, 5 razy więcej niż zalecana dzienna dawka, zbadał krew na zawartość witaminy D3 i okazało się, że ma jej 29 nanogramów na milimetr, czyli 1 nanogram mniej od dolnego końca skali odniesienia, co oznaczało, że powinien być już martwy. To był mój moment oświecenia. Domyśliłem się, że moja rodzina może mieć genetycznie niezaprogramowany niski poziom witaminy D3. W odpowiedzi na co podniosłem moją dzienną dawkę do 20 tysięcy JM, a później powiększyłem do 50 tysięcy, a nawet do 100 tysięcy JM. Czyli można powiedzieć 100 razy więcej niż dawka dzienna zalecana przez urzędy. W ciągu miesiąca zacząłem odczuwać przypływ energii, lecz pozostał ból w kościach i stawach, który nigdy nie został prawidłowo wyleczony. Nie bałem się jednak, bo przeczytałem, że witamina D3 jest uważana za hormon przebudowy kości i stawów. Przeczytałem również, że szczurom, które miały uszkodzone nogi, podawano witaminę D3 i ich złamania idealnie się zagoiły, podczas gdy szczury kontrolne miały pęknięcia z dużym zgrubieniem, które pozostało wokół zarastającego się pęknięcia. W ciągu 5 miesięcy moje żółte paznokcie oczyściły się, klikające biodro coraz mniej klikało, zaś ramiona naprawiły się i były w lepszym stanie niż wcześniej, przy 4000 jednostki JM dziennie. Po roku zauważyłem, że ostroga na łokciu zniknęła, torbiel podskórna pękła i także zniknęła, a ganglion skurczył się do wielkości równej połowie piłki golfowej do twardego jak skała bezbolesnego groszku. Drodzy Państwo, tu jest ważna jedna informacja, którą ja pragnę też zaznaczyć, bo wielu ludzi mówi, a kiedy będę zdrowy? Tu rok czasu, duże ilości witaminy D, tak, hormonu, ale tutaj też nie chodzi tylko o to, bo ta witamina pozwala przyswajać inne pozostałe, które są w pokarmach. Ale to jest rok czasu.
Ludzie często 20, 30, 40 lat robią sobie krzywdę, a później oczekują, że jutro będzie lepiej. No nie tędy droga. Drodzy Państwo, tak naprawdę rok to jest minimum. Minimum tak naprawdę. Zwłaszcza jeżeli ktoś jest ostrożny. Tutaj ten pan nie bał się, podejmował to ryzyko, tak? Czytał, doszukiwał się, szukał informacji. Dlatego ja Państwa bardzo mocno zachęcam do tego, żebyście nie wierzyli, żebyście weryfikowali te informacje i szukali swojej własnej drogi. Zawsze im wolniej, tym też tak naprawdę taniej to kosztuje, tak? Bo przekłada się również na pieniądze, ale w efekcie to i tak najdroższa profilaktyka, drodzy Państwo, najdroższa, jaka by ona droga nie była, i tak będzie tańsza od najtańszego leczenia. I to musicie sobie zapamiętać. Ja kiedyś mówiłem o tym, że była swego czasu opracowana taka dyrektywa w Unii Europejskiej pod tytułem Profilaktyka a leczenie. Ponad 2 lata naukowcy robili badania i wyliczyli, że jeżeli ktoś przeznaczy na profilaktykę 1 euro dziennie, to zaoszczędzi minimum, zaraz powiem dlaczego minimum, 8 euro na leczeniu. Takie są mniej więcej proporcje. Najciekawsze było w tej dyrektywie to, że ona dotyczyła zwierząt hodowlanych. W Europie nic się nie mówi o profilaktyce ludzi. Wmawia się ludziom, że profilaktyka polega na badaniach. Czy już jesteś chory? Czy już możemy wpaść do ciebie i ci coś wyciąć? Bo jak mam tutaj jakąś narość, to najlepiej ją wyciąć, tak? A po co od poziomu komórkowego przebudować organizm? Przecież on się przebudowuje. Tylko mu trzeba dać nowy wzorzec. Ten prawidłowy wzorzec, tym prawidłowym wzorcem jest prawidłowy pokarm. Naturalny pokarm. Ale przecież lekarze, za drobną opłatą, której ty nie płacisz, bo przecież płaci budżet państwa. Drodzy Państwo, tak naprawdę nie czarujmy się, to jest skok na publiczną kasę. Wmawianie ludziom, że tylko tą drogą możemy was uleczyć. Ale żeby was uleczyć, najpierw musimy doprowadzić do tego, żebyście byli chorzy. My w tym programie nie mówimy o tym, żebyście byli chorzy, tylko mówimy o tym, żebyście byli zdrowi. I jak to zrobić, żeby być zdrowym? No nie ma innej drogi, jak pod pachę iść z naturą tak naprawdę. Także ja czasami wrzucam tutaj swoje takie stwierdzenia, ale naprawdę warto zastanowić się nad pewnymi rzeczami. Tutaj nie trzeba mieć ogromnej wiedzy, nie trzeba kończyć nie wiem jakich tytułów, doktoratów i tak dalej. To też są ludzie, którzy są w tym momencie uzależnieni od układów panujących w tym środowisku. Bo jak nie będziesz biegał z walizką za panem profesorem i nie będziesz mu czapkował, nie pisał za niego prac, to on ci nie podpisze twojej obrony, tak? To on nie pomoże tobie. I to jest później na takiej zasadzie, to nie są ludzie, którzy są otwarci na zmiany, bo im jest dobrze, bo oni uważają, bo ich stereotyp myślenia jest taki, a nie inny. Bo tak ich wychowano i do nich też nie można mieć pretensji. Dlatego no, to, co robię, to budzę państwa świadomość. Jeżeli komuś nie pasuje, proszę bardzo, możecie w każdej chwili ten program wyłączyć i nie słuchać. Ale jeżeli tutaj uważacie, że coś jest dla was, dlatego gorąco zachęcam, przekazujcie informacje o tych programach innym ludziom, niech słuchają. Nie starajcie się ludzi przekonywać, namawiać, po prostu niech se posłuchają, niech sami zaczną słuchać swojego organizmu. Jeżeli ktoś będzie gotowy, na pewno wysłucha, zacznie się zastanawiać. A ja zawsze służę radą. Także na końcu, tak jak zawsze, daję namiary do siebie. Ale moja taka ważna rzecz, tak, to, o której często przypominam. Drodzy Państwo, podaj dalej. Podaj dalej. Proste hasło, nic więcej. Czasami tyle wystarczy, żeby zmienić świat. Zastanawiałem się, dlaczego ewolucja wykształciła hormon aktywowany przez Słońce. Doprowadziło mnie to do pomysłu niekompletnego zespołu naprawy, w ramach którego ewolucja uważa, że tkwimy w zimie, kiedy zasoby są ograniczone, w związku z czym naprawia nas i utrzymuje na tyle, aby przetrwać, ale nie więcej. Następnie słoneczny sygnał D3 informuje, że przyszło już lato i zasoby są dostępne, więc organizm przełącza się na pełną naprawę. Następnie stwierdziłem, że duży spadek poziomu witaminy D3 jest ważnym sygnałem dla niedźwiedzi, aby przygotować się do snu zimowego, co obejmuje zwiększenie masy ciała o 70%.
Inne badania uświadomiły mi, że otyli cierpią na poważny niedobór witaminy D3. Tu nasunął mi się pomysł zespołu wyższego rzędu. Zespołu ludzkiej hibernacji, który polega na tym, że jeżeli u kogoś występuje nieustające niski poziom witaminy D3 przez całe życie w następstwie unikania słońca i używania filtrów przeciwsłonecznych, w końcu staje się otyły, aby przygotować się do hibernacji podczas oczekiwanego zimą głodu. Oprócz nadwagi HHS może również zmniejszyć wydatek cennej energii. Mając to na uwadze, HHS może promować depresję, aby utrzymać nas w domu, w jaskini. Niski poziom D3 również czyni nas bardziej podatnymi na zazwyczaj nieszkodliwą grypę, która wymaga leżenia przez tydzień w łóżku, dzięki czemu dodatkowo oszczędzamy cenną energię. Zapalenie stawów? To zniechęca do wydatkowania energii poprzez bieganie lub może stanowić część zespołu niekompletnej naprawy zachowującego cenny wapń za sprawą niepełnych napraw. Potem przeczytałem lub przyjąłem wszystkie i przeczytałem i przejrzałem wszystkie 52 tysiące artykułów naukowych i badań wykonanych od roku 1967 do obecnej chwili dostępnych w bazie danych PubMed i dotyczących witaminy D. Odkryłem, że niski poziom witaminy D3 wiąże się z niemal każdą chorobą znaną człowiekowi, która nie jest spowodowana starzeniem lub genetycznymi mutacjami. Oto mała próbka tych przypadłości. Autyzm, astma, cukrzyca, ciężka hipoglikemia, przewlekłe rany, stwardnienie rozsiane, toczeń, choroby nerek i płuc, 17 typów nowotworów, jaskra, plamki zwyrodnieniowe, choroba Crohna, zespół drażliwego jelita, wrzodzające zapalenie okrężnicy, nadciśnienie, reumatoidalne zapalenie stawów, schizofrenia, alergie, gruźlica, choroby serca, wrzody, ubytki w zębach, Parkinson, udar, łuszczyca, łupież, wszystkie powikłania ciąży, migreny, skurcze menstruacyjne, zespół napięcia przedmiesięczkowego i wiele, wiele, wiele innych. Wszelkie wspólne ludziom choroby wydają się być spowodowane niskim poziomem ekspozycji na słońce, a tym samym niskim poziomem witaminy D3 w krwi. Łatwo ustalić, które choroby są spowodowane niskim poziomem witaminy D3. Wystarczy spojrzeć na ich rozmieszczenie geograficzne oraz częstość występowania. Jeżeli ich występowanie jest znacznie mniejsze na równiku i znacznie większe na wyższych szeregościach geograficznych, co ma miejsce w przypadku większości z nich, to jest oczywiste, że są one związane z witaminą D3 i mogą być leczone jej wysokimi dawkami. Jeśli większości chorób można zapobiec poprzez zwiększenie witaminy D3 z 30 nanogramów na mililitr, który jest niski i zarazem typowy, do 80-100 nanogramów na mililitr, lub więcej, to nie trudno przewidzieć, co stałoby się z zyskami wielkiej farmy pochodzącymi ze sprzedaży leków, gdyby ludzie wiedzieli, że witamina D3 zapobiega i jest najlepszą kuracją w tych wszystkich chorobach. Czyżby spisek w sprawie witaminy D3? W tym miejscu na myśl nasuwa mi się hipotetyczna postać doktora Zło w postaci egzekutywy wielkiej farmy, która zna tę informację. I myśli, witamina 3 jest wrogiem naszego istnienia. Musimy za wszelką cenę wyplemić pomysł przyjmowania dużych jej dawek. Odkrycie związku wielu chorób z niedoborem witaminy D3 nie stanowiło dla mnie zbyt trudnego orzecha do zgryzienia, podobnie jak dla wielu doktorów medycyny, czego dowodzą ich książki. Jeżeli nam się udało, to jakim cudem wielka farma dysponująca miliardami dolarów i latami badań wszystkich swoich leków mogłaby tego nie odkryć? Drodzy Państwo, odkryła i to dawno temu. Leki firm farmaceutycznych wydają się być tak zaprojektowane, aby naśladować to, co niosą wysokie dawki witaminy D3. Tyle, że nie są one witaminą D3, hormonem słońca, i powodują nieprzyjemne skutki uboczne. Dlaczego te firmy faszerują nas swoimi nędznymi lekami, jeżeli znają wybitne efekty lecznicze wysokich dawek witaminy D3? Po prostu po to, by czerpać duże zyski, ponieważ nie można opatentować witaminy D3 ani światła słonecznego. Drodzy Państwo, ja w tym momencie powiem o tym, o czym już parę razy mówiłem, o pyłku kwiatowym. Gdyby firmy farmaceutyczne mogły opatentować pyłek kwiatowy, to byłby to najdroższy suplement diety na świecie.
jeżeli nie chcecie się tak kontrolować, co wzięliście, a czego nie, bo tak naprawdę dzisiaj, może też będę w tym momencie niepopularny, jak powiem, że w tym momencie kolejna branża, tak, suplementacyjna, to też jest rzut na kasę. Zobaczcie, ile firm suplementacyjnych powstaje, lepsza jedna od drugiej. Dziś mówimy o witaminie D3, za chwilę będziemy mówili o innych witaminach i co? I za chwilę będziecie brali 20 różnych substancji, środków, żeby uzupełnić niedobory tych witamin? A to wszystko w większości macie w pyłku kwiatowym, który jest wystawiony na działanie promieni słonecznych. Naturalny pokarm, jedyny pokarm na tej planecie przyswajalny w 100%, niepodlegający trawieniu, wchłania się z jelita cienkiego. A kto dzisiaj je pyłek kwiatowy? Jestem w stanie wam zagwarantować, że jeżeli zaczniecie jeść pyłek kwiatowy, produkty pszczele, to wasza jakość życia się poprawi. Będziecie, oczywiście to nie jest też na wieczność, tak, pod postacią ciała fizycznego. O tym, mam nadzieję, będziemy rozmawiali jeszcze sobie, ale to jeszcze trochę wody w Wiśle upłynie, nim ludzkość dorośnie do tego poziomu świadomości. Ale to nie znaczy, że to jest niemożliwe. Pyłek kwiatowy, miód, nie na zasadzie eksponatu. Niektórzy mówią, bo uczulenie będzie miał, bo alergię będzie miał. Alergię to on już ma. I teraz robienie czegoś tylko, żeby to nie wychodziło do wierzchu, jak ta dziewczyna z tą opryszczką, to nie jest metoda. Tu trzeba zrobić wszystko, żeby wywalić to ze środka, przebudować organizm. Nie można inaczej, bo to jest tak zwany kryzys ozdrowieńczy, kryzys przesilenie, które często też takimi objawami tłumaczą lekarze. Nie chcę wchodzić dzisiaj w tłumaczenie pewnych rzeczy, co, z czym, jak i dlaczego. Słuchajcie państwo tych programów, bo ja już kiedyś to o tym omówiłem, ale naprawdę, jeszcze raz, pyłek kwiatowy. Gdzie kupić? No ja ostatnio kupiłem na targach medycyny naturalnej. Jest w tym roku droższy, sporo droższy od tego, co było rok temu. Ale no, rozmowy z Bartnikiem, dużym, że tak powiem, hodowcą pszczół, połowa, w tym roku o połowę są mniejsze plony, jeżeli chodzi o miód, jeżeli chodzi o produkty pszczele. To też jest wynik naszego działania na tej planecie. Nie czarujmy się, wszystko ma na siebie wpływ. Także jeszcze raz, jeżeli macie to państwo pod ręką, to warto to kupić, wprowadzić do codziennego pokarmu, by zabezpieczyć swój organizm w to, co jest mu niezbędne. Tak więc zaczynam nabierać coraz większego przekonania, że kierownictwo kliki Wielkiej Farmy zna tę prawdę i demonizuje witaminę D3, zresztą drodzy państwo, nie tylko witaminę D3, poprzez wzbudzanie strachu przed jej strasznymi skutkami ubocznymi, takimi jak nadmierne zwapnienie tkanek, które może występować przy dziennych dawkach rzędu kilku milionów JM lub wyższych. Jeżeli nie bierze się jednocześnie odpowiednio dużo witaminy K2, i wmawia wszystkim studentom medycyny, że wysokie dawki witaminy D3 są bardzo niebezpieczne. W trakcie moich badań nad witaminą D3 przejrzałem także wszystkie artykuły naukowe zawarte w PubMed traktujące o toksyczności witaminy D3 i odkryłem, że prawie wszystkie z nich to doniesienia lekarzy pacjentów, którzy przyjmowali stosunkowo duże dawki D3 przez długi czas i nie mieli żadnych niepokojących objawów. Ci lekarze byli zdumieni, ponieważ było to sprzeczne ze wszystkim, czego uczono ich w szkole medycznej. Inną rzeczą, jakiej dowiedziałem się, było to, że skutki skrajnie wysokich dawek witaminy D3 są bardzo podobne do skutków niedoboru witaminy K2. Więc jeżeli ktoś stosuje wysokie dawki witaminy D3, musi również przyjmować dużo witaminy K2. Jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie, czy dzisiejsze firmy farmaceutyczne i badacze rzeczywiście wiedzą o leczniczej sile wysokich dawek witaminy D3, ale ukrywają tę wiedzę dla zysku, to pozwolę sobie zbyć je milczeniem. Niech każdy sam odpowie sobie na pytanie, czy w przesadnym strachu Wielkiej Farmy i medycyny poprzez wysokie dawki witaminy D3 kryje się coś złowieszczego. Końcówka, drodzy państwo, gdzie mówi się o dużych dawkach K2 do D3, to tak wtedy, kiedy się przyjmuje tylko same D3. W tych takich preparatach, gdzie one są w jakiś sposób, gdzie ona jest w jakiś sposób wysublimowana. Ja zachęcam państwa do tego, żebyście w tym momencie stosowali rzeczy naturalne, tam, gdzie ona w sposób naturalny występuje, od razu już w odpowiednim towarzystwie.
A takim produktem jest pyłek kwiatowy. Jeszcze z tego samego Nexusa artykulik króciutki, bo dzisiaj tak chciałbym skończyć tą witaminę, więc będzie troszeczkę dłużej. Witamina D może być kluczowym czynnikiem w zapobieganiu i leczeniu złośliwego nowotworu piersi. Rak piersi atakuje ponad ćwierć miliona kobiet w USA, odbierając życie około 40 tysiącom z nich rocznie. I niech mi ktoś powie, że to nie jest teoria spiskowa. No, możemy się z tego śmiać, ale to są fakty. To nie ma nic wspólnego z prześmiewanymi rzeczami i podporządkowywanymi pod teorie spiskowe. Jeżeli 40 tysięcy kobiet rocznie w samych tylko Stanach umiera. A policzmy Państwo jeszcze to, co się w Europie dzieje, tak? Chociaż znaczący wpływ na rozwój tej choroby ma wiek, styl życia, dieta i aktywność fizyczna, to jednak 15% kobiet ma do niej skłonności genetyczne. Ja już nie będę rozwijał tego. Genetyka, genetyczne mamy jedzenie, genetyczne mamy przyzwyczajenia. Genetyka to są tylko możliwości. Od naszego postępowania i działania zależy, czy my z tych ogromnych możliwości, które mamy zakodowane w genach, akurat wykorzystamy to, co nie jest dla nas zbyt miłe ani zdrowe. Obecnie dostępne konwencjonalne metody leczenia to operacja chirurgiczna, chemioterapia, radioterapia, immunoterapia oraz terapia szczepionkowa. No, stosunkowo niedawno powstała gałąź immunoterapii, gdzie no, zauważono, że jak się podnosi odporność systemu immunologicznego, organizm sam eliminuje komórki rakowe. A wszystkie pozostałe, no, należałoby się zastanowić bardzo, bardzo mocno przy każdym przypadku. Liczne badania wyraźnie pokazują jednak, że naturalne związki chemiczne i witamina D mogą... Ale drodzy Państwo, zobaczcie jeszcze taką rzecz, co tu napisano. Naturalne związki chemiczne. Naturalne. I witamina D mogą odgrywać kluczową rolę w zapobieganiu leczeniu raka piersi. Mogą. A ja uważam, że odgrywają. Badacze z Uniwersytetu St. Louis odkryli molekularną substancję wywołującą potrójnie negatywnego raka piersi, śmiertelną i odporną na leczenie formę raka dotykającą młode kobiety. W pracy zamieszczonej w magazynie The Journal de Biologie, of Cell Biology zaproponowali jako nowe sposoby leczenia witaminę D inhibitory proteazowe. Poza tym odkryli zestaw trzech biomarkerów, które pomagają wskazać pacjentów nadających się do leczenia. Naukowcy wiedzą, że kobiety urodzone ze zmutowanym genem BRCA1 cechują się zwiększonym ryzykiem zachorowania na raka piersi oraz jajnika, a pojawiające się guzy często mają postać potrójnie negatywną. Podstawową przyczyną niekontrolowanego wzrostu komórek guza jest pewna sekwencja DNA, którą witamina D neutralizuje, stanowiąc bezpieczną i skuteczną metodę w walce z tego rodzaju guzami. Badacze postawili sobie za cel odnalezienie genów hamujących produkcję białek, które wspomagają proces komórek rakowych. Każda komórka zawiera zbiór mechanizmów chroniących integralność DNA i zapobiegających przekazaniu kolejnym pokoleniom potencjalnie szkodliwych mutacji. Tutaj aż prosi się powiedzieć również o tych relacjach, tak? Wszystkie problemy z kobiet, piersi, narządy rodne, to są nieuregulowane relacje do płci przeciwnej. To są pewne, wręcz nawet bym powiedział czasami, oczywiście będę generalizował, fobie w relacji do płci przeciwnej. Często się dzieje tak, że nieuregulowane sprawy w tej materii przekładają się później w ciele fizycznym na takie, a nie inne problemy. Bardzo często później te związki nieudane przechodzą na związki córek, wnuczek i tak dalej, dopóki nie znajdzie się jedna mądra w tej gałęzi, która zacznie się zastanawiać i nie przerwie tego łańcuszka. Zespół badaczy ustalił, że wraz z degradacją genu BRCA1 uszkodzeniu ulega odpowiedzialny za odbudowę DNA czynnik 53BP1, który można uzdrowić za pomocą witaminy D, która zapobiega rozmnażaniu się komórek rakowych. Niezliczone badania, znaczy drodzy Państwo, tu też się też prosi powiedzieć tak, witamina D, czyli słońce. Słońce to radość. Radość. Brak radości. Dzisiaj się mówi właśnie o tym, że psychosomatyka to jest główne źródło wszelkich dolegliwości, w tym również raka. Niezliczone badania od dawna dowodzą, że niedobór witaminy D zwiększa ryzyko zachorowania na raka, ponieważ ten prohormon stymuluje wzorzec, według którego rozmnażają się komórki.
To wszystko dowodzi, że stymuluje wzorzec, według którego rozmnażają się komórki, czyli co mówimy o pamięci komórkowej. A z czego wynika pamięć komórkowa? Z naszych codziennych zachowań, z pewnych kodów, które wkodowujemy nie tylko w zachowanie, ale również w nasz organizm. To wszystko dowodzi, że witamina D jest kluczowa w zapobieganiu i leczeniu nawet najtrudniejszych przypadków potrójnie negatywnego raka piersi. Dla większości kobiet optymalna ilość witaminy D we krwi powinna wynosić między 50 a 70 nanogramów na mililitr, aby ochrona przed tą śmiertelną formą raka piersi była skuteczna. No jaka śmiertelna forma, jeżeli można się przed nią ochronić? No nie jest śmiertelna. Zresztą żadna choroba nie jest śmiertelna. Można powiedzieć za jednym z lekarzy, że tak naprawdę życie jest chorobą śmiertelną, tak? Ale to kwestia tylko podejścia. Drodzy Państwo, następna publikacja o witaminie D. Jest to publikacja z doktora Poremowa. Ja już kiedyś go cytowałem. Ale kilka takich rzeczy z jego również publikacji. Niezależnie od stosowanej diety, nasza skóra wytwarza witaminę D. Wówczas, gdy poddamy się działaniu promieni słonecznych, chodzi o ich działanie bezpośrednie. Siedzenie przed zamkniętym oknem ma niewiele sensu, ponieważ szkło zatrzymuje promienie UV, które aktywizują procesy syntezy. Jesienią i zimą starsi ludzie żyjący na półkuli północnej tracą dużą ilość masy kostnej z powodu ograniczającego czasu przebywania na świeżym powietrzu. Ludzie pracujący na nocną zmianę i ci, którzy przywykli przesiadywać do północy, a także wszyscy przykuci do łóżek z powodu przewlekłych chorób, narażeni są na całkiem realne niebezpieczeństwo związane z brakiem światła słonecznego, a tym samym z brakiem witaminy D. Poziomu witaminy D powinien pilnować również ludzie o ciemnej skórze, ponieważ ich skóra ciemniejsza, im ciemniejsza skóra, tym mniej witaminy D tworzy się pod wpływem światła słonecznego. Na to samo ryzyko narażeni są również wegetarianie i ludzie przestrzegający diety niskotłuszczowej, ponieważ dla przyswojenia witaminy potrzebna jest niewielka ilość tłuszczu z pokarmu. Witamina D może być przyswajana również z jedzenia przez ścianki jelit. Cząsteczki tej witaminy pełnią w organizmie ważne zadanie. Chodzi o przyswajanie wapnia i wykorzystywanie jego soli do kształtowania kości i zębów. Ale nie tylko, drodzy Państwo, nie tylko, bo gdyby tylko to tak naprawdę, no, wiele chorób, to te problemy zdrowotne dotyczyłyby tylko tej materii, a one dotyczą bardzo wielu innych różnych dziedzin. W ten sposób witaminę D podtrzymuje wytrzymałość i stabilność kośca. Ponieważ kobiety w okresie menopauzy tracą masę kostną, powinny one zwracać szczególną uwagę na zaopatrzenie organizmu w dostateczną ilość witaminy D. Pomimo, że 99% całego wapnia w organizmie jest zużyte na potrzeby kości i zębów, badania tego jednego pozostałego procentu są również nadzwyczaj ważne. Wapń odpowiada za przekazywanie bodźców nerwowych między komórkami nerwów i mózgu. Jony wapnia drobniutkimi kanalikami krążą między błonami komórek i przekazują sygnały z komórki do komórki. Jest to ważne nie tylko dla koordynacji pracy mięśni, ale i dla przemiany hormonalnej, dla procesu wzrastania. Współcześni neurofizjolodzy uważają wapń za najlepszy naturalny środek uspokajający. Jednak aby wapń mógł rozpocząć swoje działanie, niezbędna jest tak zwana słoneczna witamina D. Tak naprawdę brak wapnia jest odpowiedzialny w organizmie za ponad 300 różnych procesów. A to, jak ten wapń funkcjonuje w organizmie, jest uzależniony właśnie od witaminy, hormonu D. Pierwsze objawy braku witaminy D. Krótkowzroczność, wypadanie i chwiejność zębów, osłabienie mięśni, bolesne zgrubienia stawów. Tam po urazach, po uderzeniach, gdzie się robią zgrubienia, to znaczy, że tu jest ten proces zachwiany. Wzmożona pobudliwość, bezsenność, depresja. Witamina D uważnie pilnuje, aby koncentracja wapnia we krwi nigdy nie opadła poniżej określonego poziomu. Dostateczna ilość wapnia w organizmie gwarantuje człowiekowi zdrowe, mocne kości i zęby. Jeżeli koncentracja wapnia we krwi obniża się, może on być pobierany z kości i kierowany do krwi, ponieważ przede wszystkim musi być zaspokojone zapotrzebowanie komórek nerwowych na ten pierwiastek. W przeciwnym razie nasze mięśnie przestaną kurczyć się, co może doprowadzić do zatrzymania pracy serca.
Jeżeli w ściankach jelit nagromadziła się dostateczna ilość wapnia, witamina D troszczy się o to, aby układ kostny otrzymał z powrotem pożyczony od niego minerał. Ale jeżeli w pożywieniu brak jest wapnia, to jest on, jak poprzednio, wymywany z kości, aby mógł być podtrzymywany jego konieczny poziom we krwi. Prowadzi to do osteoporozy, czyli tak zwanego zaniku masy kostnej. Niedobór witaminy D może nastąpić w wyniku zakłócenia procesu przyswajania tłuszczów. Bez soli żółciowych witamina D nie może przedostać się do jelit do krwi. W zimowe miesiące na naszych szerokościach geograficznych często brakuje dostatecznej ilości światła słonecznego dla wytwarzania witaminy D w skórze. Wiecie Państwo o tym, ja tylko przypomnę, bo są takie witaminy, które do przyswojenia potrzebują tłuszczu i to są te witaminy A, D, E, K, czyli D jest witaminą, która potrzebuje tłuszczu. Ten tłuszcz, no tran sam w sobie, tak, ma ten tłuszcz potrzebny do tego przyswojenia, bo tego tłuszczu wcale dużo nie trzeba. Często ci, którzy jedzą mięso, argumentują, bo mięso i tak dalej. No, ale tłuszcz to nie musi być koniecznie tłuszcz zwierzęcy. Witamina D rozpuszcza się w tłuszczach, a następnie może gromadzić w organizmie. Nie należy więc kupować tej witaminy w aptece i przyjmować w dużych ilościach w sposób niekontrolowany. Można zaspokoić zapotrzebowanie na tę witaminę jedząc bogate w nią produkty lub odpowiednie dodatki żywieniowe. Dzieci i dorośli potrzebują, i tu są te normy, które są podane tutaj akurat w miligramach, tak? Potrzebują codziennie 5 do 10 mg witaminy D. Cyfry te dotyczą ludzi, którzy praktycznie nie przebywają na słońcu. Osobom, które codziennie są na słońcu przez 20 minut lub choćby przez 30 minut wystawiają na światło dzienne odkryte fragmenty skóry, wystarcza połowa lub nawet trzecia część powyższej dawki. Ja bym się nie bał przyjmowania naturalnej witaminy C. A gdzie ona jest? Szczególnie w bogate w witaminę D są. I tutaj, jeżeli chodzi te ilości podawane w mikrogramach, dotyczą 100 gramów produktu. Tran. W tranie w jednej łyżeczce macie Państwo 121 mg, czyli tak naprawdę jedna łyżeczka dziennie. Drodzy Państwo, i ogromna prośba, z racji zmian, aury i tak dalej, to jest taka pora roku, gdzie tego słońca już mamy coraz mniej, on jest tylko na chwilę, często siedzimy w biurach, w domach i tak dalej, mało kto wychodzi na słońce o tej porze roku. Łyżeczka tranu dziennie. Są różne postaci tego tranu, ale jeżeli chcecie normalnie funkcjonować i mieć pewność, że zabezpieczacie organizm, no to tran, tran, jeszcze raz tran. Są różne firmy, mają swoje produkty, gdzie mają wysoko nasycone kwasy tłuszczowe, w tym właśnie witaminę D. To już pozostawiam Państwu z osobna, ale codziennie, tak? Bo to jest ważne. Inne produkty to śledź. 100 gram to jest 25 mg. Makrela 24 mg, łosoś 12 mg, tuńczyk 6 mg, żółtko jajka 1 mg i wątroba 1 mg. No jak Państwo zauważyliście, czyli w tym momencie tak zwane owoce morza, ryby, ktoś kto rezygnuje w ogóle z mięs, również z ryb, no to w tym momencie zostaje tran. Według danych naukowych od witaminy D zależy, na ile dobrze wykorzystujemy nie tylko wapnie, ale również magnez, cynk, żelazo i inne minerały. Dlatego, drodzy Państwo, są te różne inne dolegliwości, bo tak naprawdę to, co w poprzednim artykule było, mnóstwo różnych innych chorób związanych jest również z brakiem i niedoborem witaminy D. Kiedy się starzejemy, nasza skóra traci swoją właściwość syntetyzowania witaminy D na świetle słonecznym. Jelita również zaczynają gorzej przyswajać tę odżywczą substancję. W tej sytuacji przyjmowanie dodatków żywnościowych staje się zasadniczą koniecznością. Kiedy grupie starszych osób zaczęto podawać codziennie suplementy zawierające witaminę D z dodatkiem wapnia, to ilość powikłań związanych z osteoporozą zmniejszyła się o 43%. Postępujące zniekształcające zapalenie stawów, zwłaszcza kolanowych, jest częściowo spowodowane brakiem witaminy D. Coś o ten temat wiem, kiedyś miałem duże problemy ze stawami właśnie kolanowymi, ale no inaczej to już dzisiaj wygląda. I teraz jeżeli chodzi jeszcze o raka, tak? Częstotliwość występowania raka piersi u kobiet przyjmujących witaminę D lub spędzających więcej czasu na słońcu jest dużo mniejsza. Podobna zależność jest obserwowana w przypadku raka jajników.
Czyli potwierdza się informacja ta, którą Państwu czytałem wcześniej. Złośliwe komórki gruczołu krokowego są wrażliwe na działanie witaminy D, co powoduje, że jest ona w przypadku tego schorzenia doskonałym środkiem profilaktycznym i leczniczym. W doświadczeniach laboratoryjnych witamina D stosowana jako środek stanowiący przeszkodę w tworzeniu się przeżytów nowotworowych i obniżający wzrost złośliwych komórek o ponad 50%. Witamina D zatrzymuje rośnięcie komórek białaczkowych. I to są suche informacje na temat witaminy D. Dzisiaj troszeczkę było dłużej, ale chciałem wyczerpać temat z tych źródeł. Znaczy, generalnie wszystkich źródeł nie wykorzystałem. Wykorzystałem to, co uważam, podało esencję, najważniejszą rzecz. A do Państwa, że tak powiem, decyzji pozostawiam. Czy skorzystacie Państwo z tych sugestii, o których mówię, czy nie? To nie są jakieś, ja dużo się nagadałem tak naprawdę, a wystarczyłoby tylko powiedzieć tak naprawdę dzisiaj, że łyżeczka tranu dziennie, tak? Ale dzisiaj, mając tą wiedzę, wynikającą z cierpliwości tak naprawdę, wysłuchania tego wszystkiego, no możecie pomóc Państwo sobie, swoim najbliższym, dzieciom, mam nadzieję również, aby te nasze przyszłe pokolenie no, było zdrowe, zdrowych ludzi, którzy będą budowali no, dużo piękniejszy świat, aniżeli ten, który na dzień dzisiejszy mamy. Dziękuję Państwu bardzo, bardzo serdecznie. Było mi znowuż niezmiernie miło gościć. Oczywiście w tle pokazuję odwiecznie, znaczy może nie odwiecznie, chciałbym, by tak było, mój elementarz taki, który no, uważam każdy powinien, od którego każdy powinien zacząć, na miary do siebie. I dziękując za uwagę, zapraszam do swojego programu za tydzień.